Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam unoszenie bioder jednonóż z podwyższenia, które zaktywuje dobrze Wasze pośladki. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, ćwiczenie, które Wam zaraz zaprezentuję, z pozoru wydaje się proste, no nieefektywne, jednak uwierzcie mi, odpowiednio wykonane jednonóż daje popalić naszym pośladkiem. Atutem tego ruchu jest przede wszystkim to, że pracujemy unilateralnie, czyli każdą nogą oddzielnie, więc jesteśmy w stanie tutaj wyrównać dysproporcje pomiędzy lewym a prawym pośladkiem. Wzmacniamy dodatkowo grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda, a co za tym idzie, i pośladki, i chronimy nasze oczywiście plecy, przede wszystkim odcinek lędźwiowy. Więc będzie to doskonałe ćwiczenie dla osób, które pracują na co dzień przy biurku, w pozycji siedzącej, gdzie pośladki są rozciągnięte, nieaktywne, a tu właśnie postaramy się przy odpowiedniej technice oczywiście dobrze je wzmacniać. Również to ćwiczenie możemy wykorzystać jako taką aktywację, wstępne zmęczenie mięśni przed właściwym treningiem cięższym na większych ciężarach mięśni pośladkowych. No dobra, ale zaprezentuję Wam wpierw ten ruch, bo znowu się rozgadam, a Wy chcecie zobaczyć, o co mi chodzi. Przede wszystkim kładziemy się na macie, szukamy sobie jakiegoś tutaj podwyższenia. U mnie to jest taki stoliczek, podpórka. Wy możecie to zrobić na stepach, na jakiejś kolumnie, po prostu coś wyższego od podłogi, na której będziecie leżeć. I teraz w tym momencie układacie się w taki sposób, aby nogę zaprzeć, stopę zaprzeć na tym właśnie stoliczku. I teraz tak, jedna noga idzie do góry i uwaga, to nie o to chodzi tylko, żeby wypchnąć biodra do góry, cieszyć się, że poszliśmy w stronę nieba i wrócić do dołu. Tutaj musimy się skupić na odpowiedniej aktywacji w tym momencie lewego półdupka. I co wpierw robimy? Kładziemy nogę, bierzemy wdech do przepony, czyli do brzucha tutaj, wciągamy powietrze nosem, wciskamy odcinek lędźwiowy do podłogi, jakby podwijamy miednicę i dopiero unosimy mocno tutaj biodra. Fantastycznie powinniśmy czuć grupę kulszowo-goleniową, czyli mięśnie dwugłowe, uda, puścięgniste, półbłoniaste i lewy pośladek. Wracamy, bach! Znowu to samo. Bierzemy wdech do przepony, wciskamy lędźwiowy odcinek do podłogi, czego nie będzie tutaj widać zbytnio na filmie, i podwijamy miednicę w tak zwane tyłopochylenie. Bach! Mocno prostujemy tutaj pośladki do góry. I powolutku wracamy. I powinniśmy wykonać w tym tempie takie 12-15 powtórzeń i oczywiście zmieniamy nogę. Dlaczego trzymam drugą kończynę równo tutaj ułożoną w ten sposób? Żeby po prostu działać siłą na mój staw biodrowy centralnie w pionie. Jeżeli noga pójdzie tutaj, to będziemy nadmiernie obciążać mięsień prosty uda, niepotrzebnie zginacze bioder, a my chcemy sobie tutaj zgiąć, rozluźnić ją trochę i wypychać mocno lewy półdupek do góry. I powtarzamy, wciskamy lędźwia w podłogę, bach, zaktywowany pośladek, tylna część uda, powolutku wracamy. I teraz ciekawostka, moi drodzy, bo im dalej jakby wypchniemy nogę i stopę, tym bardziej pracę przejmą mięśnie kulszowo-goleniowe. Jeżeli bardziej chcemy skupić się na pośladku, to ja mogę sobie tutaj troszeczkę bliżej przysunąć oczywiście ten stołeczek, co pozwoli mi na mocniejszą aktywację w głowie i w pupie lewego półdupka. Zobaczcie, jestem bliżej, znowu to samo, tyło pochylenie miednicy, takie podwinięcie, zawinięcie jej w odpowiedni sposób. Oczywiście, czym jest tyło pochylenie, powinniście sobie sprawdzić, może to wyjaśnię w kolejnym materiale. Teraz nie będziemy się na ten temat rozgadywać. I znowu powtarzamy ruch, lędźwia w podłogę, zawinięcie miednicy, bach!
mocno tutaj spinamy. I teraz tak, nie chodzi tutaj o to, żebym ja wyskoczył biodrami jak najwyżej i wykonał przeprost w kręgosłupie. Chodzi o to, żeby zablokować tutaj pośladek. Tworzymy jedną linię prostą, tutaj swoim ciałem, wracamy do dołu. Możemy również nie odkładać pupy, co czyni to ćwiczenie oczywiście nieco trudniejszym, czyli bach, powolutku wracamy, nie odkładamy, bach, powolutku wracamy, nie odkładamy, bach. Także możecie również w jakiś sposób rozgrzewać się tym ćwiczeniem i jakby sugerować swoim pośladkom, że chcecie je potem mocno przeciążyć na większych ciężarach, na przykład przy hip thrustach, przy martwych ciągach, przysiadach różnego rodzaju i odwodzeniach. Jest to bardzo fajne ćwiczenie. Polecam tutaj 3 serie na lewą i prawą nogę po 12-15 powtórzeń i pamiętajcie, myślicie o tym, żeby wcisnąć lędźwia, podwinąć miednicę i dopiero bach, wykonać ruch, napiąć ten pośladek, macie go czuć. Pouderzajcie sobie w niego, sprawdźcie, czy jest napięty, zatrzymajcie ruch na 2-3 sekundy i dopiero wracacie. Nie powinniście zbytnio tutaj czuć odcinka lędźwiowego. Wy macie go chronić. Oczywiście on lekko będzie napięty, tak samo jak i brzuch, ale lekko. A wy macie czuć tył uda, który prostuje tutaj staw biodrowy oraz oczywiście pośladek. Przepraszam, że w takiej pozycji do Was mówię, no ale po prostu chciałem Wam od razu instruktażowo przedstawić ćwiczenie i jednocześnie wyjaśnić. Co dalej? Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomoże, że wykorzystacie to ćwiczenie w swoim treningu i przede wszystkim będziecie ćwiczyli pośladki z głową. Szczególnie mówię tutaj do osób, które narzekają, że jest moda na pośladki i tylko o tych pośladkach gadamy. Kochani, pośladki wykonują bardzo ważne funkcje w naszym ciele. To nie chodzi tylko o to, żeby one pięknie wyglądały. One chronią Wasz kręgosłup, one pozwalają Wam płynnie się poruszać, chodzić, tak? Bo od siły mięśniowej pośladków zależy też Wasz chód, co jest może dla Was zaskoczeniem, ale jest to prawda. Także wszystkie bóle w kolanach, w plecach mogą wynikać po prostu z osłabionych pośladków, więc koniecznie ćwiczcie je na treningu, wzmacniajcie nie tylko dla wyglądu, ale również dla prawidłowej postawy. Chodź tutaj, buziaczku, chodź, pokażesz się widzom. Chodź. Tu przepraszam, no niestety pies wkroczył na obszar nagrania. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Zostawcie łapkę w górę dla buźki, dla mojego pieska, który tutaj najwidoczniej chce się dzisiaj zabawić. Udostępniajcie ten materiał dalej, komentujcie, dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne materiały mają pojawić się na kanale. Do celu z pasją. Cześć!